To jest strona Gaspis 19, w tym filmie z Livala 2, modyfikacji pod Total War. Gdzie ja napierdzielam jak karabin maszynowy. Przywitanie. A Szwedzi atakują nasze ziemie i to w dużych ilościach oskryptowanymi armiami. Niestety. Jedynie tak. Pierwsza bitwa jaka dzisiaj będzie, to myślę, że wyzwolimy się ze Słupska. Z obrażenia Słupska. Tutaj od Lubomirski może iść dalej. Nie wiem, czy Lubomirskiego nie poślemy tutaj dalej. W stronę Kalisza. To zrobimy. Ty już się ruszyłeś. Wy się ruszyliście. Tam gdzieś niebieski oblega. Nasze armie lecą na zachód. I na razie co zrobimy, to wyjdziemy stąd naszym rałem. 2 do 3. Macie więcej arty. Trzeba was zraszować. Standardowo. Macie kawalerii już tak dużo. Zapiszemy na bitwie. Rozpoczynamy zabawę. My lord, the tide of battle seems to have turned against us. Okej, okay, zanim jeszcze zanim skoczymy poza mury, to postawimy naszych strzelców na murach, żeby zdążyli ich ostrzelać, bo będzie pewnie za nich będzie. Wami wybiegniemy od razu jak się da i generałem też. Uj, nie ma zasięgu, ale lipa, dobra. To wieżyczki strzelają. Tu ja nie strzelam, ale generałem możemy szybko zaatakować te artę. I wy też zbiegać. Bo ci tutaj uciekają i tą biegiem biegną. To nie bez biegiem. Ustawili, chcieli je zaatakować już. Jebańcy. Teraz na tych szybko. To nie mogli ustawić dział. Daj na tych już. Dobra, obiec tu. Tutaj. Biegiem. Tako. Ostrzelaci. Dobra, i strzelcy łanowi biegną tutaj. Czekać, nie strzelać. Strzelać ci. Tych. Pięknie od flanki. Uciekać. Ładnie tu, objechać ich tam. Tych. Tarczą na plecy.
Czekać tu, biec tutaj. Biegiem tutaj. Gonić ich. Something changes in the course of battle. For defeat seems almost certain. Tarżą. Biegiem. Battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory. Biegiem. Tarżą na nich. Rzucili piki. Nie są już tacy mocni. Szarżą, szarżą. By the grace of God, our men have slain the enemy general. Dobra. Cofnąć się. Próbować. Pojęć ich. A reszta. Ani. I przyspieszamy. Dobra. Tak oto kontyngent armii szwedzkiej nie przeżył niczego. 206 ludzi straciliśmy. Ale tych sprawimy okupem, ponieważ no niestety mamy mało pieniędzy. Bardzo mało pieniędzy, więc... Okej. Okay. Musi się to spierdalać. Okej. Okay. Teraz wygląda tak. Tu jest król. Z dużą armią. Armia strzelecka tutaj. A, nie macie artylerii, więc będziecie tak, musieli tak do mnie podejść, więc... Donda, armia strzelecka. Czy ja chcę was wyciągnąć z tego Gdańska? Nie będę dawać tą armią, ale AI przejdzie na bitwę. Okej. Okay. Zapiszmy na bitwie kolejny. Zapis. Zacznijmy tą rozgryweczkę. Same bitwy dzisiaj. Sprawdzę jeszcze. Przychodzi na telefon za chwilę. A kurwa, oczywiście musi być las, jak mam przewagę artyleryjską. Ja pierdolę, musi być las, jak mam przewagę w arcie. Taki gęsty. Możesz... Dobra, moździerze tak czy siak ustawimy tutaj. Tak jak stoją. Artylerię ustawimy wzdłuż drogi. Szczególnie tą serpentynę będzie celniejsza. A was ustawimy, nie wiem, gdzieś tutaj może. Nie widać. Tutaj. Jest lepiej, dobra. Teraz tak, oddziały strzeleckie. I tak, Artek chcę oddzielić. Oddziały strzeleckie, trzy oddziały z tej strony. Oddziały pomiędzy wami. I teraz tak, was oddzielę. Trzy kolejne oddziały, też podzielone, po lewą stronę od serpentyny. Okej, okay, was się jeszcze rozszerzy. Wy wolny strzał. Teraz tak, z tej strony chcę milicję artylerii, by chronić ich. I jeszcze pikinierzy i wy na szerokości. Koniec piechoty. Dobra. Kawaleria. Kawaleria strzecka, łucznicza. Uciekacie z tej strony. Za wami oddział tego. Kawaleria strzelecka z pistoletami lub karabinami, akerbuzerami, czym tam chuj wie chcecie. Za wami generałowie. Cokolwiek kurwa widział. I was rozciągnąć na lewo. Posiłki się opóźnią, jak zwykle.
Jedziecie do mnie, czy... Nie wiem. Ale bombarda strzaj tu. Czyli szlanga. W luistym. Myślę, a pikijerów nie widać, bo są ciężkimi oddziałami. Wie, czy coś im zrobimy. Czyli ten oddział tak fajnie stoi. Coś trafia. Wow, dowódcę mu ściągnąłeś. Pięknie. Trafienia są, a spróbujmy tym. Bardziej niecelne widzę. Jak trafi, to już dużo zabije. Spróbuj normalnymi strzelać na razie. Tu strzelaj, bo będą dwa jakby oddziały naraz strzelane. Generał. Okej. Strzelacie? Strzelacie. Nawet zabijacie. Próbujcie tym. To wykorzystać cały jakby potencjał mojej artylerii tutaj. Ich zmiękczyć jak najbardziej się da. Myślę, że chyba piski ogniowe będą słabsze na taką odległość. Kurwa, i tak muszę nimi dowodzić. Wyszły. Najpierw stoi defensywnie stój. Mógł ich wystrzelać. To piękny obraz Matego. Dobra, ruszyli się. Widzisz to. Strzelaj tutaj. Bardziej tu strzelaj. Ale strzelaj. Jak tu się ruszyliście do przodu za bardzo? Nie, dobra, jest git. A już zaraz będzie strzelał ładnie. Do nas biegnie przez posiłki te na plecach. Tutaj kawalerią zaatakował niestety. A tu samych mieszkańców. Niech on nie zginie za bardzo tutaj. Dobra, pomożemy mu tam. Pauza, bo ja nie powiedzę połowy ekranu. Wy jedziecie tutaj. A wy jedziecie grupą tutaj. Tutaj coś biegnie. Kajtaria akurat. Kończy to działo. Większy zasięg od nas, jebańce! Fuck, ja nic nie widzę! What the fuck? Gdzie jest ten oddział generalski, jebany? Ale już zaraz umrze. Pancerni, ustawić się w ten sposób. Generał, szarżować. Wy tutaj biegiem strzelać możecie, a wy tutaj szarżować. O, pięknie. Szarży. Tutaj. The battle is very much in our favor. Starzy na tych widzielców.
tutaj obiec. Bombarda przestać strzelać. Też. Ty tu strzelajcie. Kurwa, biegiesz, biec, przebiec przez nich. Starzy. Pięknie, moździerz i serpentyna przestać strzelać. Hej, to belo, picuś, glancuś. Nic nie widzę, to standard. Tutaj są. Nie strzelać. Okej. Tutaj. Też pomóc im tu. Nie, że to nie. Strzelać ich. Na nich tam. Strzelajcie też. Dobra. Autentyczna walka w lesie. Tego nie lubię. Tego nie lubię, kurwa, w pizdu. Tu biega. Dobra. Jest na tych. Mighty Lord above, we have captured the enemy's general. That makes the cowardly dog to turn tail and run. To jest jeden człowiek tak trochę. I fajnie mnie tutaj. No wy już nie strzelacie. Hej! Milicja tutaj tylko atakuje dalej. Ale nie chciałbym jakoś. Niech atakujcie tutaj. Przyspieszamy to. Jeszcze chyba ucieka tylko, nie? A. Lodzio jeszcze nie walczy. Jeszcze walczy. Po prostu 17 ludzi straconych. No nie jest zły ten wynik, ale ta szarża kawalerii na naszą piechotę wybraniecką była straszna. I bardzo bolała. Jakby wiedział, co ten Vaza dostał. Idziesz do tego pana. Wy wyruszacie też tą stronę, idziesz po prostu tutaj. I w tym momencie zakończymy odcinek, moi drodzy, więc na razie, cześć, do widzenia.